Cześć, tym razem na tapety boksik z naklejkami, sorry. Natomiast no, zdarzyła się taka sytuacja, że uwaliło mi niestety filmy. Syn się do tego, jakby to powiedzieć, przyczynił. I niestety trzy filmy z naklejkami, które dla Was miałem już nakręcone, poszły w cholerę. Tyle naklejek udało się w międzyczasie. Mi tu jeszcze jakaś zapowiedziała ekstra klasa. Zobaczcie. Tyle naklejek udało mi się zebrać. Tu mamy ja Wam pokażę może te specjalne, żeby nie pokazywać za dużo, bo to nie miałoby chyba sensu z bazówkami. Natomiast no bardzo cholernie żałuję, że się nie udało. Zostało mi tutaj troszeczkę saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. 28 saszetek z boksa. Jak pamiętacie, boks był pełny. No niestety tak się czasem zdarza, że uwala. Więc może zrobimy to w ten sposób, że mam to trochę zamieszane. Pokażę Wam niektóre, tylko przynajmniej, które mi się trafiły. Tak na szybko polecimy. Może tak. Powinno być jakoś w miarę. Będziecie widzieć, co się potrafiało. Ja tego jeszcze oczywiście nie układałem w albumy, ponieważ no... czasowo się nie. Tu są bazówki same właściwie, więc nie będziemy tego pokazywać. Szkoda czasu. Pokażę Wam to. Między innymi mamy Portugalczyków. Mamy Pepe, zobaczcie, Pereire, nawet poukładane się trafiły. I Szwajcarię. Mamy też zespoły jak Argentyna, Szwajcaria. No tutaj raczej nic już ciekawego nie było. Tak, bazóweczki ciekawe z Pepe między innymi, no ale tu mamy to, tu mamy też bazówki, trochę bazówek, strasznie się te naklejki tak kleją do rąk, więc ciężko, zobaczcie, tu mamy się jakaś ekstra klasa zapodziała, syn się tutaj nieźle bawił, sorry za tą ekstra klasę. Mamy świeciaka, którego już znacie u mnie z filmiku, bo się już też trafił. No tutaj mamy dalej bazówami. I jest właśnie ten Messi, którego dostałem też z wymiany później. Naklejek mam naprawdę już bardzo dużo. Nie wymieniam się na razie naklejkami, bo nie wiem, co mi brakuje, a co nie. To są bazówki wszystko. Także kubka jest lekka. Zobaczymy tutaj, są też wszystko bazówki. Ja Wam chcę pokazać te karty bardziej wartościowe, więc tutaj też nie będziemy się zagłębiali. No i ostatnia kubka, na której wiem, że coś jest. Jest między innymi, czekajcie, tu mamy Honduras, mamy Kolumbię. Sorry za brak fokusu, ale nie wiem, co jest. Raz mi to fokusuje, raz nie wiem. Korea, Kamerun, Australia, żeśmy dwa razy nawet trafili. Nigeria, Kolumbia znowu, Brazylia proszę. Hiszpania jest znowu Brazylia na wymianę, Hiszpania na wymianę. Tutaj mamy części stadionów, zobaczcie sobie. Te wszystkie naklejki będą lądowały. Takie oto. Tak, to właściwie było z tam były trzy, zaraz to wszystko obliczymy. Tu mamy jeszcze, widzicie, takie buty, stadiony. Tak, tu mamy świeciaki, nawet
No i tutaj już chyba raczej wazówki, tak. No i co najważniejsze tutaj. Mieliśmy jeszcze Argentynę, Szwajcarię, mieliśmy kolumbijskie, herb. I tutaj już same świeciaki, które się trafiły. Już wam pokazuję. Między innymi się trafiła oczywiście Gana, oczywiście Szwajcaria, Kostarika, Hiszpania, proszę, Argentina. Tu jest druga część maskotki, a tutaj mamy, czekaj, jak to jest, numer 2 i numer, nie, to są te same, dobra. Tu jest maskotka. Tutaj mamy USA, tutaj mamy Kolumbię, Koreę Południową na świeciaku, Francję na świeciaku, Japonię, Honduras, tu mamy naklejkę Panini, mamy Brazylię, Urugwaj, Nigerię, Belgię, Rosję, Ganę, piłkę i tutaj mamy znowu trochę stadionów. Parę bazówek i tutaj mamy dolny Argentyna i stadion. To właściwie jest prezentacja, bo tam jest 30-28 dokładnie, 10 było otwierane przy otwieraniu pierwszego boksa, to daje nam 40-60 saszetek, tak, 62 saszetki z 62 saszetek dokładnie, no to powiedzmy, że z 60, żeby wam to jakoś wynagrodzić, otworzymy sobie jeszcze 3 saszetki, tak na raz, dwa, trzy, zostanie nam 25, które potem zrobimy jakieś ciekawe mecze, myślę, że się uda coś wykombinować jeszcze. Dobra. I mamy tak, mamy Walencję, mamy Jagielkę, Kubionga, no i niestety Pepe na powtórce. Szukam chętnego, kto będzie mi wklejał te naklejki, bo to, tego tak nie lubię robić, że masakra. Druga saszetka to jest George Guagawa, Joe Hart, proszę, Kijong. Spinoza, no i znowu kiepsko. Dużo się zauważyłem, że w tej edycji jest bardzo mało tych saszetek, gdzie tam się zdarza po kilka świeciaków, tak jak to miało miejsce w Champions, gdzie tego było naprawdę bardzo dużo, nie? Mamy Japan, mamy Neymara, Kirasa, Kone i Pogbe. A otworzymy jeszcze 2 saszetki. Czyli tu nie było nic, tak? Było tylko zespół. Dobra, niech starczy. Będziemy jechać w następnych filmikach. Także ja wam dziękuję za uwagę. No sorry, że to tak wyszło, ale mam nadzieję, że następnym razem już wszystko będzie grało i filmy się pojawią z otwierania, nie z prezentacji. Dzięki, trzymajcie się, hej.